A dzisiaj w Pranku Wnet dużo będzie tematów zagranicznych, chociaż później 8 na chwil kilka zacumujemy w Polsce, ale najpierw Kaukaz Południowy, przy telefonie pani Iliacha Karimowa, koordynatorka wspólnoty azerbejdżańskiej w Polsce, pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zdzwaniamy się, bo cały czas trwa dyskusja na tym, jak oceniać, jak patrzeć na wydarzenia z jesieni roku ubiegłego, z wojny o Górski Karabach. Dopiero co była rezolucja Europarlamentu na temat jeńców ormiańskich wojennych, którzy przebywają w Azerbejdżanie. Jak ten konflikt także dyplomatyczny wygląda z perspektywy Baku? Dzień dobry, jeszcze raz witam wszystkie słuchacze, witam pana redaktora. Ja tutaj chciałabym, jakby uważam za swój obowiązek odnieść się do pewnych kwestii poruszonych wcześniej przez pana Hracie Bojadziana, wracając właśnie do naszego tematu, który mówił o wojnie w Karabachu, przedstawić, tak jak pan redaktor powiedział, stanowisko azerskie, czyli przedstawiciela tej drugiej strony konfliktu, gdyż niestety w mediach polskich słyszymy głównie wersję ormiańską. Chciałabym wspomnieć o tym, jak ten konflikt w 90-tych latach tak pojawił się w rozkładzie Związku Radzieckiego. Może wróćmy tak do początku tego konfliktu, do genezy. Po rozkładzie Związku Radzieckiego Ormianie wystąpili z nowymi roszczeniami do terenów Azerbejdżanu, tym razem do Karabachu. Wcześniej to był Zangezur, Erewan. My możemy tutaj jeszcze głębiej w historię jakby odnieść się i tutaj powiedzieć o przesiedleniu Ormian z Imperium Osmańskiego i z dynastii Kadżarów w latach 1804-1829 na te tereny Karabachu. Natomiast teraz tak, to jest już jak stara historia, Ormianie mieszkali już na tych terenach. Wracając do początku wojny w Górskim Karabachu, wówczas właśnie w latach 90., kiedy rozpadł Związek Radziecki, w Azerbejdżanie była bardzo trudna sytuacja polityczna. Azerbejdżan nie miał wsparcia żadnego państwa. I Armenia niestety przy wsparciu Rosji okupowała 30% terytorium Azerbejdżanu. I nie było tylko to terytorium Górskiego Karabachu, ale również 7 przyległych do Karabachu rejonów. Więc tutaj niestety to był jakby początek tej wojny nieogłoszonej. I co więcej, roszczenia terytorialne Armenii wówczas wywołały krwawą agresję przeciwko Azerbejdżanowi na początku lat 90. i doprowadziły do drastycznych konsekwencji humanitarnych, gospodarczych w całym regionie, politycznych dla Azerbejdżanu i całego regionu. Niestety krwawy konflikt rozpętany przez Armenię z Azerbejdżanem był od tego czasu czynnikiem hamującym dobrobyt i rozwój regionu. A dalsza kontynuacja tych roszczeń zaszkodzi jedynie wyjątkowej szansie na pokój i bezpieczeństwo w regionie, która pojawiła się w następstwie podpisania w listopadzie 2020 roku trójstronnego oświadczenia, tak, porozumienia. A jak doszło do eskalacji konfliktu, do tak zwanej drugiej wojny w Karabachu? Przede wszystkim chciałabym tutaj podkreślić bardzo ważną rzecz. Pamiętajmy, że w tym konflikcie Azerbejdżan był stroną, której tereny przez 30 lat znajdowały się pod okupacją Armenii. Tak zwana Republika Karabachska nie była uznana przez żadne państwo. Armenia przez 30 lat trzymała pod okupacją Górski Karabach i przylegający do Górskiego Karabachu rejony Azerbejdżanu. I w związku z tym konfliktem dobrze wiemy, że ONZ w 1993 roku przyjęła rezolucję, 4 rezolucje żądające, cytuję, natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania armeńskich sił zbrojnych z okupowanych terenów Azerbejdżanu. Niestety, pomimo tego, że negocjacje w sprawie rozwiązania konfliktu trwały od prawie 30 lat, nic nie dały te negocjacje. Siły zbrojne Armenii nie opuszczały terytorium Azerbejdżanu i tym samym naruszały integralność terytorialną Azerbejdżanu. Od momentu zawieszenia broni regularnie dochodziło w strefie konfliktu do naruszenia pokoju, ginęli niestety cywilni mieszkańcy.
A w trakcie kontrofensywy rozpoczętej we wrześniu 2020 roku w odpowiedzi na ataki Armenii na, tutaj podkreślę, obszary mieszkalne, siły zbrojne Azerbejdżanu działały na własnych terenach, tak wyłącznie doznanych na arenie międzynarodowej granicach Azerbejdżanu i zgodnie z tymi wymienionymi rezolucjami ONZ. No i dlaczego tak się skończyło? Azerbejdżan samodzielnie musiał wdrożyć 4 rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ i w tym zakresie, kierując się artykułem 50 Karty Narodów Zjednoczonych, musiał sam indywidualnie wypełnić wymogi tych rezolucji. Po wojnie fala uchodźców, fala mieszkańców opuściła tereny, które teraz przejął Azerbejdżan. W tle cały czas pamiętamy, że naród ormiański to jest naród szczególnie doświadczony w historii. Kwestia ludobójstwa dokonanego przez Turków pokazuje, że czasami trwanie tego narodu, trwanie Ormian było zagrożone w sposób egzystencjalny. Stąd ta uwaga świata pewnie jest większa. Dobrze. No to jeżeli oczekujemy większej wrażliwości ze strony innych krajów, skoro żądamy sprawiedliwości wobec narodu ormiańskiego, ja tutaj nie jestem historykiem i oczywiście temat ludobójstwa Ormian, temat tej historii jest zupełnie innym tematem. Nie chciałabym w to wnikać. To wymaga to ma różne różne podejście, wymaga większego zbadania. Natomiast ja tutaj, moje pokolenie jest świadkiem ludobójstwa w Hodżalu. To skoro mówimy o tak zwanym ludobójstwie Ormian sprzed, nie wiem, ponad 100 lat, to dlaczego nie wspominamy o masakrze na ludności azerbejdżańskiej z 1918 roku w miejscowości Kuba, ale nie idę już daleko w przeszłość, o ludobójstwie w Hodżale w 1922 roku, której świadkami jest nasze pokolenie. Jest to najnowsza historia i to jest najkrwawsza i najbardziej nieludzka strona konfliktu w Górskim Karabachu w 1992 roku, w lutym, 26 lutego, kiedy ormiańskie siły zbrojne dokonały okrutnego ludobójstwa wobec cywilnych mieszkańców miasta Hodżale. I o losie w ogóle większości z tych osób nic nie wiadomo do tej pory. Więc oczywiście każdy konflikt, ja potępiam każdą wojnę, każdy konflikt, robienie natomiast ofiary narodu ormiańskiego i podchodzenie do tematu zupełnie z jednej strony, tak jakby mówienie, że Ormianie zostali opuszczeni, że jest krzywdzące dla drugiej strony i niesprawiedliwe. Przecież Armenia kontrolowała przez 30 lat terytorium Azerbejdżanu. Ormianie wypędzili milion Azerów z ich domów. W Baku, 4-milionowym mieście, ponad milion jest uchodźców. Ja tutaj pamiętam w 90-tych latach, ja byłam dzieckiem, do naszej szkoły trafili uchodźcy, bo nie mieli już gdzie ich rozmieścić. I w sali obok naszej sali lekcyjnej to był pokój, była sala, gdzie mieszkała kobieta ze swoją córką, bo cała jej rodzina zginęła, nie wszyscy dotarli cali i zdrowi. Tak? Tutaj, ale temat uchodźców, bo właśnie to oświadczenie trójstronne zawiera ważne postanowienie dotyczące powrotu uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych do ich domów. I tutaj uchodźców mam na myśli i z jednej strony, i z drugiej strony. I to ma być realizowane pod nadzorem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Więc przewiduje również usunięcie przeszkód dla wszystkich powiązań gospodarczych i transportowych w regionie oraz gwarantuje bezpieczny przepływ osób, pojazdów i ładunków między Armenią a Azerbejdżanem w obu kierunkach. Azerbejdżan. To jeszcze kwestia jedna jest do wyjaśnienia, czyli jest ich wiele, ale jeszcze jedną kwestię poruszmy, to jest kwestia jeńców, od której rozpocząłem, bo dochodzą dość niepokojące informacje o tym, jak są traktowani ormiańscy jeńcy w Azerbejdżanie, że dochodzi do nawet aktów linczu, że nie wszyscy cały czas jeńcy zostali wydani stronie ormiańskiej. Jak to wygląda z pani perspektywy? Czy tutaj rząd w Baku całkowicie respektuje zasady i zapisy pokoju? Rozejmu. To jest tak. Co do dezinformacji o tym, że Azerbejdżan przytrzymuje do tej pory jeńców wojennych, to jest dezinformacja.
podkreślić, że Azerbejdżan w trakcie 44-dniowej wojny przekazywał regularnie informacje na temat miejsc wojennych Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża. Wszystkie osoby zatrzymane podczas działań wojennych zostały wydane przez Azerbejdżan. Więc ormiańskim żołnierzom trzymano w Azerbejdżanie cały czas zapewniono niezbędną opiekę lekarską i godne traktowanie. I wszystko, wszystkie osoby zatrzymane, mówię tutaj o jeńcach wojennych, zostały wydane Armenii. Natomiast te fałszywe zarzuty skierowane przeciwko Azerbejdżanowi o zatrzymanie obywateli Armenii, tutaj chodzi o 62 obywateli Armenii, to jest grupa dywersyjna sił zbrojnych Armenii, składająca się właśnie z tych osób, ona została zatrzymana w wyniku operacji antyterrorystycznych prowadzonych już na niedawno wyzwolonych terenach Azerbejdżanu. I wstępne przesłuchanie ujawnia, że ta grupa została nielegalnie przeniesiona na te terytoria. Dzisiaj Azerbejdżan nie trzyma jeńców wojennych. Natomiast zatrzymane są te osoby, które po podpisaniu tego dwustronnego porozumienia nielegalnie przekroczyły granicę Azerbejdżanu i wobec tych osób trwają śledztwa. A jeżeli chodzi o torturowanie, tak powiem, poniżanie jeńców, zatrzymano kilka osób w Azerbejdżanie, wobec których trwają śledztwa prowadzone przez Prokuraturę Generalną Azerbejdżanu i sytuacje nieludzkiego traktowania miały miejsce w obu stronach. Nie wiem, czemu tutaj mówimy tylko o jednej stronie. Wielu było filmików w internecie o torturowaniu zatrzymanych azerskich żołnierzy, którym obcinano nawet głowę nagrywając. W przeciwieństwie do Azerbejdżanu, z tego co ja wiem, Armenia nie podjęła żadnych kroków w celu podjęcia działań karnych w stosunku do... To jeszcze na koniec, jak pani myśli, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego na arenie europejskiej informacje czy narracja ormiańska jest bardziej słyszalna? Tak, dlatego że diaspora ormiańska przez wiele lat była bardzo silna. Ormian jest na całym świecie bardzo dużo. Diaspora ormiańska bardzo, bardzo tak, aktywnie działa. I tutaj niestety Ormianie próbują przedstawić ten konflikt jako konflikt religijny. Natomiast nie jest to wojna religijna, tak o tym dobrze wiemy. Ustanowienie ormiańskich interesów politycznych na gruncie chrześcijaństwa to jest czymś nie do przyjęcia, tak? I to jest w ogóle nie do przyjęcia w XXI wieku, ponieważ w historii wiadomo, że przedstawiciele tej grupy zawłaszczali starożytne kościoły, wartości Albanii Kaukaskiej i tutaj mówienie o tym, że Azerbejdżan jest krajem muzułmańskim, Azerbejdżan, tak, Azerowie zabijają Ormian, bo Ormianie są chrześcijanami, to absolutnie, absolutnie nie ma nic w rzeczywistości z prawdą, natomiast jest to narzędzie w rękach Armenii, w Europie, gdzie tak jak wiemy, większość krajów to kraje chrześcijańskie i to jest takie główne narzędzie moim zdaniem w rękach Ormian, ale na szczęście doszło do tego trójstronnego oświadczenia podpisanego w listopadzie 2020 roku, co zakończyło trwający od 3 dekad konflikt zbrojny. Zobaczymy, na jak długo i na jak długo Kaukaz Południowy będzie spokojny i pokojowy, co historia pokazuje, że to nie jest rzecz prosta. Iliacha Karimowa, koordynatorka wspólnoty azerbejdżańskiej w Polsce, pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do usłyszenia. Na zegarach 7:32. Teraz czas na Częstograj, a zaraz potem kolejny gość, a dzisiaj Częstograjem o godzinie 7:32 jest piosenka zespołu Kult, opowieści z pandemii.